No cześć, a właściwie powinienem powiedzieć ho 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 z racji tego, że jest pierwszy dzień świąt. Dziś zajmiemy się obróbką ust, a właściwie zmianą ich koloru, dodaniem jakiegoś brokatu czy odblasków. Zanim zaczniemy obrabiać, dwa ogłoszenia. Po pierwsze postanowiłem trochę mniej gadać, bo sprawdzałem statystyki filmów i widziałem, że większość z nich jest po prostu przewijana, więc chyba za dużo mojego oględzenia w tym wszystkim, ale jeżeli uważacie inaczej, to zostawcie info w komentarzu. A druga rzecz, to z racji tego, że zauważyłem, że większość ludzi to mężczyźni, którzy oglądają moje filmy, bo aż 80%, postanowiłem wybrać odpowiednie zdjęcie specjalnie dla nich. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o samą obróbkę, pierwsze co musimy zrobić, to zaznaczyć usta. Ja wybiorę do tego narzędzie piórko, z racji tego, że się ostatnio przyzwyczaiłem po prostu do jego używania, bo musiałem dość sporo pracować w ilustratorze i jest mi prościej to zaznaczyć tymże narzędziem, ale oczywiście można to zaznaczyć dowolnym innym, chociażby jakimś tam lasem wielokątnym, czy cholera wie czym. Zostawiam to wam. Możecie sobie używać czego wam się żywnie podoba, oczywiście do tego. Okej, ja to tak na szybko zrobię. Jest to mniej istotne, żeby to było teraz zrobione idealnie. Jeszcze tylko wytnę wnętrze, bo oczywiście nie chcemy zmieniać koloru ust. Okej. Dobra, powiedzmy, że jest to w miarę okej zrobione. Jeżeli oczywiście coś będzie odrobinę nie tak, to nie szkodzi, bo zawsze to później można zmienić. Użyjemy jakichś masek warstw, więc to nie będzie problemu. W porządku, przechodzę na ścieżki. Zaznaczam całą ścieżkę, tworzę zaznaczenie i to zaznaczenie warto jest sobie jeszcze poprawić. Wybieram więc dowolne narzędzie do zaznaczania i naciskam popraw krawędź. Tutaj w promieniu dam sobie jeden piksel, żeby wyszukiwał jeszcze krawędzie. Gładkość odrobinką zwiększymy. Wtapianie na pół piksela w zupełności powinno wystarczyć. Naciskam OK. Tworzę nową warstwę. OK, czystą. Wypełniam to zaznaczenie dowolnym kolorem. Ctrl-D naciskam, żeby usunąć zaznaczenie. I co najważniejsze, zmieniam wypełnienie tej warstwy na 0%. Warstwa nam zniknie, ale to nie szkodzi, ponieważ my będziemy korzystać ze styli warstw. Naciskam prawym przyciskiem myszy w nazwę warstwy i wybieram opcję mieszania. Otwiera nam się panel stylu warstwy. I tutaj możemy sobie chociażby nałożyć kolor. Tak, powiedzmy, że zaczniemy od jakiegoś koloru ciemnoczerwonego. Ups, czerwień. OK. Zmieniam tryb mieszania na łagodne światło. To powinno wystarczyć. Możemy sobie to te usta przyciemnić. O! I mamy ładnie zmieniony kolor ust. Oczywiście możemy wybrać sobie dowolnie inny kolor, jak chcemy, ale ja zostanę przy tym. Dobra. Druga sprawa. Możemy też tym samym narzędziem od razu nacisnąć na satynę i dodać sobie lekkie przyciemnienie dookoła ust, bo chyba tak się robi. Nie wiem, przyznam szczerze, na makijażu się znam tak samo jak na hodowli bydła. Dobra, żeby zobaczyć, jak to narzędzie działa, musimy sobie zmniejszyć odległość i zmniejszyć rozmiar. A dobra, zwiększyć odległość trochę. OK. I teraz wybrać kąt odpowiedni. Odległość trochę za dużo dałem. OK, tak żeby, no właśnie, kontury ust były jasne w każdym miejscu. I teraz możemy sobie oznaczyć odwrotność. Wtedy będziemy mieli przyciemnione tylko kontury. I zwiększyć możemy rozmiar. OK. Mam tutaj typ mieszania pomnóż. Zmienię go sobie na nakładkę i lekko zmniejszę krycie. OK. I kontury ust są już ciemniejsze, jakoś tam. Może jeszcze bardziej to rozmyję. O, OK. Równie dobrze możemy sobie na przykład nałożyć gradient. Wybierzmy sobie tutaj również łagodne światło. I z gradientem jest to tyle fajnie, że możemy sobie dowolnie kolorować usta na przeróżne barwy. No, na przykład wybierzmy sobie niebiesko-żółto-niebieskie. Naciskam OK. I tutaj musimy wybrać tylko odpowiedni kąt. O, nawet jest w porządku. Możemy zmniejszyć skalę. Jeżeli chcemy przesunąć sobie ten pasek, to tylko naciskamy w gradient i możemy sobie tutaj, ups,
No, możemy sobie przesunąć ten środkowy kolor. Zakładam, że wiecie, jak gradienty się tworzy. Jeżeli nie, to jest to dość proste i do znalezienia oczywiście na YouTubie bez żadnego problemu. OK. No, dość ciężko się tym steruje. No i w porządku. Generalnie wiecie, jak zmienić kolor i dodać jakieś tam dodatkowe rzeczy, jak chociażby przyciemnienie. Teraz spróbujemy sobie dodać jeszcze odblask. Żeby to zrobić, tworzymy nową czystą warstwę i musimy skorzystać z odpowiedniego pędzla. Tak będzie najprościej. Skąd te pędzle wziąć? To najłatwiej jest po prostu kliknąć w link, który podam pod filmem w komentarzu. Nie w komentarzu, w opisie filmu. I żeby dodać je do Photoshopa, naciskamy na rozwijane menu pędzli, na ich opcje i dajemy wczytaj pędzle. Wybieramy sobie ściągnięty plik ABR z pędzlami i na dole listy powinny nam się dodać dwa nowe pędzle z dwoma różnymi odblaskami. Ja sobie wybiorę ten pierwszy. OK, muszę sobie to zmniejszyć. Najprawdopodobniej na filmie nie będzie widać rozmiaru tego, ale wierzę, że uda Wam się dopasować odpowiednio u Was rozmiar. Wybieram biały kolor pędzla, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy biały nie będzie za jasny, ale zobaczymy. No i klikam, aha, przepraszam, przepływ jeszcze na 100% i krycie musi być. OK, klikam mniej więcej gdzieś w okolicach ust. W porządku. I jak widać, ten pędzel nie jest zbyt dobrze dopasowany. Dlatego teraz naciskam Ctrl T, żeby swobodnie to przekształcić. Lekko obracam, rozszerzam. OK. Naciskam prawym przyciskiem myszy w środek i wybieram narzędzie wypaczenie. Z wypaczeniem możemy sobie jeszcze to trochę lepiej dopasować. Nie musi być idealnie dopasowane ze względu na to, że za chwileczkę będę to robił jeszcze w inny sposób, żeby nadać finalny kształt. Naciskam Enter. Teraz wybieram sobie narzędzie lasso. Lassem zaznaczam tylko ten jeden fragment na górze. Naciskam Ctrl T jeszcze raz prawym przyciskiem i wypaczenie. O, teraz mogę sobie już dokładnie kawałek po kawałku ten kształt zmieniać. Tak samo tutaj na dole jest taki lekki odblask, który również w ten sam sposób poprawię. Dobra. Tak samo spróbuję przenieść odrobinę to. Ctrl T, już tutaj bez wypaczenia po prostu sobie to przeniosę. W porządku. Zobaczymy, jak wygląda. No, nie jest źle. Można zmniejszyć ewentualnie krycie tej warstwy, jeżeli chcecie. Możecie zmienić jej tryb na ekran i wtedy zmniejszać. To już kompletnie od Was zależy. Mi to zupełnie oczywiście bez różnicy. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, jest dodawanie jakiegoś tam ala brokatu. Żeby to zrobić, ściągamy kolejną rzecz, która również jest w opisie filmu, czyli teksturę brokatu. Ja sobie to wrzucę jako obiekt inteligentny, czyli po prostu przeciągnę na zdjęcie i nacisnę Enter. To ważne, żeby było gdzieś po prostu w miejscu ust. Przesunę sobie ten brokat pod warstwę z odblaskami. Zmienię tryb krycia na łagodne światło. Jak widać, ten brokat jest teraz wszędzie. Razem z ustami, ja chcę, żeby był tylko na ustach, więc naciskam Ctrl na klawiaturze i naciskam na miniaturkę naszej warstwy 1, na której są nasze usta. Dzięki temu wczytam zaznaczenie z tej warstwy, a właściwie zaznaczenie utworzy się automatycznie ze wszystkiego, co znajduje się w tej warstwie. Dobra, przechodzę na warstwę brokat i dodaję maskę warstwy. Dzięki temu utworzy mi się maska warstwy w kształcie zaznaczenia. Matko, ależ to było skomplikowane zdanie. OK, wystarczy teraz zmniejszyć sobie krycie na takie, na które chcemy. W porządku. Jeżeli się okaże, że wasza warstwa z zaznaczonymi ustami jest gdzieś odrobinkę źle zrobione, wystarczy dodać sobie do niej maskę, wybrać jakiś normalny pędzel, znaczy się okrągły z dowolnym kryciem, zmniejszyć przepływ. I to już tak jak chcecie, po prostu sobie czarnym kolorkiem to
odpowiednio dopasować. Dobra. I właściwie tyle. Popróbujcie sobie. To nieźle działa z naprawdę różnymi zdjęciami. Sami zresztą zobaczycie, jak zmniejszę trochę w ogóle krycie tej warstwy z kolorem, bo jest chyba trochę za dużo. Okej. Okay. Postaram się dorobić troszeczkę więcej tych pędzli z odblaskami, bo jak widać są teraz tylko dwa, więc zapraszam do mojego fanpage'u na Facebooku. Tam najprawdopodobniej, jak tylko dorobię coś nowego, to wrzucę link do ściągnięcia. Więc zachęcam do odwiedzania. Link znajdziecie również w opisie filmu. To ja dziękuję na dziś i zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania następnych filmów. Dzięki. Cześć.